Cześć, z tej strony Bartas. Witam Was dzisiaj na odcinku odnośnie małych głośniczków aktywnych firmy Unitra Rzeszów Echo. Są to głośniczki aktywne, zasilane bateryjnie bądź zasilacza. Mogą działać w trybie pasywnym, aktywnym, podłączenie poprzez DIN-a, jacka, podłączenie pod zewnętrzny zasilacz, jak również zasilanie z baterii. Posiadam akurat dwie sztuki. Drugą sztukę ktoś, widać, przerobił. Dołączył gniazdko jacka, prawdopodobnie oryginalne jest uszkodzone. Co ciekawe, do owych głośników posiadam oryginalne dokumenty. Karta gwarancyjna. Głośniczki zakupione w 92 roku, w marcu. Wyprodukowane 17 września 1990 roku. Numer seryjny 35 99 44. Ani razu nie były serwisowane. Karta gwarancyjna drugiego głośniczka. Również wyprodukowane we wrześniu 1990 roku. Numer seryjny 35 99 56. Czyli blisko poprzedniego. Dwie instrukcje obsługi. Głośniczki posiadają niezbyt dużą moc wyjściową. 1,5 W, maksymalnie 2,2 W przy zasilaniu 9 lub 12 V. Co ciekawe, posiadając dwie sztuki takich głośniczków, możemy zastosować je do podłączenia do odtwarzacza Kaitek, czyli przenośnego Walkmana w wydaniu i wyprodukowanego w polskich zakładach Unitra Kasprzak. Mam tutaj takie jedno cudo. Model PS101. O tym będzie niebawem film. Jest również czerwony, inny jeszcze kolor, ale mniejsza o to. Umożliwia również podłączenie do odbiornika przenośnego Unitra Rzeszów RS101, o którym już na kanale wspominałem, jak również dodatkowych odbiorników radiowych, tunerów, magnetofonów poprzez wejścia DIN. Oczywiście też posiadam dwie takie instrukcje od dwóch głośniczków. Stan techniczny obu głośników ładny. Nie są zniszczone fronty. Wszystkie napisy są czytelne. Gdzieniegdzie widać lekka korozja na siatce, ale głośniczki mają swoje lata. Wystarczy przeczyścić i będą jak nowe. Sprawdźmy komory baterii, w jakim są stanie. Widać ze starości pianka kruszeje, czyli trzeba będzie piankę zerwać, wyczyścić i nakleimy nową. Widzimy, że numer seryjny się pokrywa z dokumentacją. Komora baterii czysta, brudna jedynie od starej pianki, którą wyczyścimy.
Sprawdźmy drugi głosiczek. Sytuacja wygląda podobnie. Pianka jest niestety skruszana, czyli do wyczyszczenia i nakleimy nową piankę. Pozostałości pianki oczywiście latają luzem w komorze baterii. Do wyczyszczenia i będzie wszystko ok. Sprężynki i blaszki w stanie bardzo dobrym. Nieskorodowane, jedynie posiadają nalot od starej skruszonej pianki. Numer seryjny się zgadza. Brakuje wstążki do baterii. Prawdopodobnie wpadła do środka, więc spróbujemy też ją wyciągnąć. To czas otworzyć głośniczki i sprawdzimy, w jakim stanie jest elektronika, jak również membrany głośników. Za chwilę wracamy. W celu rozebrania głośniczków musimy odkręcić cztery śrubki, dwie u góry, jedna w komorze baterii oraz jedna nad złączem, gniazdkiem w sumie zasilania, gdzie podpinamy zewnętrzny zasilacz. I teraz możemy delikatnie otworzyć obudowę. Sprawdzimy, w jakim stanie jest elektronika. Już widzimy głośnik, płytkę. Już nam się ukazuje problem z pianką na głośniku. Widać, że pianka jest niestety ze starości skruszana. Wymienimy ją, ewentualnie założymy nowy głośnik. Tonsil GD10x10, 4 ohm, 10 W. Prosta płytka, układ wzmacniacza na układzie ciekawym, rosyjskim. AS810AS, czy jest to odpowiednik układu UL1481? Ok, spróbujemy dokładnie otworzyć naszego pacjenta. Zobaczmy, co dzieje się dokładnie z tej strony. Przełącznik trybu pracy, aktywny, pasywny. Wejście sygnału za pośrednictwem DIN-a. Tutaj jest coś przerobione z dodatkowym wyjściem, prawdopodobnie gniazdko jest uszkodzone. Postaramy się to gniazdko wymienić. Tak się prezentuje płytka wzmacniacza. Konstrukcja klasyczna, prosta. Nie będziemy jej demontować, więc żeby ją wyciągnąć, prawdopodobnie potrzeba odkręcić potencjometr od obudowy. Wtedy będziemy mogli wysunąć płytkę. Nie widzę w chwili obecnej takiej potrzeby. Głośnik wyprodukowany przez Tonsila. Tak już mówiłem, wersja GD10x10.
Niestety pianka jest mocno skruszana. Zobaczymy, może się uda dostać oryginalne górne zawieszenie głośnika, to postaramy się je wymienić. No to teraz czas skręcić i uruchomić głośnik i sprawdzimy, czy w ogóle on działa. Za chwilę wracamy. Ok, już jesteśmy. Zasilanie głośniczka podłączone krokodylkami do zacisków baterii. Ustawione mamy 9 V na zasilaczu laboratoryjnym. Odpalamy. Słychać, że głośnik zaskoczył. Dioda się zapaliła. Słychać delikatny szum. Spróbujemy podłączyć jakiś sygnał wejściowy. Może nam ten głośnik jakoś zagra. Za chwilę wracam. Niestety nie mam pod ręką akurat wtyczki jacka stereo, ale rozciąłem to, co ktoś tutaj zastosował w środku, bo tak to jest do wymiany. I niestety głośniczek, mimo ustawienia maksymalnego poziomu sygnału i dotykając przewód gorący sygnału, nie wzbudza się. Tak więc przypuszczenia są takie, że ten głośniczek prawdopodobnie ma albo uszkodzony układ wzmacniacza, albo przez zastosowanie tej dziwnego rozwiązania przejściówki, czy jak to nazwać, powoduje, że jest sygnał źle podłączony, źle doprowadzony do gniazda i niestety nam głośniczek nie gra. Tak więc ten jeden głośnik definitywnie musi zostać naprawiony. No to sprawdzamy drugi głośnik. Podłączę kabelki zasilacza i za chwilę wracamy. Drugi głośniczek został też podłączony do zasilacza. Przy napięciu 9 V pobiera 15 mA. Czyli działa. Kontrolka się świeci. Aż niestety jest kompletna cisza. O! To by potencjometr wprowadzał zakłócenie, ale niestety próbując wzbudzić nasz głośniczek, wpinając po prostu spinacz, najprostszy sposób to złącza DIN. Na żadnym pinie nasz głośnik się nie wzbudza. Przypuszczalnie, prawdopodobnie również jest jakiś problem z tym głośniczkiem. Rozkręcimy, zajrzymy do środka. Ocenimy stan głośniczka, czy również pianka jest popękana, czy nie. Będziemy wiedzieć, co należy w nich po prostu wymienić. Rozkręcamy i za chwilę wracam. Głośniczek już rozkręcony. Wykonałem to poza obiektywem aparatu. Zauważyłem, że jednak musiała być korozja, jak bateria wylać. Po delikatnym czyszczeniu okazało się, że na blasce jest rdza. Co lepsze, plastik jest nadłamany.
Czyli trzeba będzie go delikatnie przykleić i będzie wszystko ok. Ok, otwieramy obudowę głośnika. Widzimy wstążkę, która wpadła do środka. Trochę starej pianki. Oczywiście płytka wzmacniacza, potencjometr telpodu. Głośnik wygląda na cały, chociaż są jakieś oznaki, że ta pianka się ledwo co trzymie. Niestety ta pianka jest do wymiany również. Czyli górne zawieszenie tego głośnika też jest do wymiany. Jaki mamy układ? Tak jak wspominałem, 1481. Prosty układ wzmacniacza. Oczywiście jak będziemy zajmować się głośnikiem, również przemierzymy sobie kondensatorki, czy w szczególności te malutkie nie mają zbyt dużego OSR-a, dlatego głośnik nam nie chce wzbudzić się na wejściu, jeżeli chodzi o sygnał. Niby jest wszystko ok, ale i tak nie działa. Ostatni rzut na płytkę. Skręcamy, wyciągamy tasiemkę i odstawiamy do kolejki do naprawy. Skręcam i za chwilę podsumowanie. Tak więc już głośniczki skręcone. Przejrzane, sprawdzony stan techniczny. Wiemy, że w obu głośnikach na pewno górne zawieszenie membran jest do wymiany. Do sprawdzenia są kondensatorki na wejściu do wzmacniaczy. Wyczyszczenie potencjometrów. Ponieważ w tym jednym głośniczku potencjometr dziwnie trzeszczy, w tym akurat nie. W jednym głośniczku do wymiany jest tylnie gniazdko jacka. Ktoś zastosował jakąś przejściówkę, wyciągnął sobie sygnał audio na zewnątrz, więc to zostanie usunięte i przywrócone oryginalne złącze. Oczywiście również w obu głośniczkach trzeba wyczyścić komory baterii i wkleić nowe pianki. I po tej konserwacji głośniczki będą jak nowe. I jakby nie patrzeć, zaprezentuję ich działanie w komplecie albo z kajtkiem, albo z odbiornikiem Unitra Rzeszów RS-101. Na chwilę obecną dziękuję, zachęcam do subskrypcji, pozdrawiam, hej, Bartek.